Demeter musi się znajdować gdzieś w pobliżu. Co tu się stało? Niech to! Wstrzymać ogień! Nie przyszłam walczyć! Dzikuska jest przyszpilona! Naprzód! Dobra, kimkolwiek są ci ludzie, raczej się nie zaprzyjaźnimy. Muszę się przez nich przebić do tych ruin. No dawaj! Pani, idźcie dalej! Pomóżcie im! Bronić pozycji! No zabić ją! Gdzie są ci ludzie? I czemu nie odpuszczają? Muszę dotrzeć do Demeter, nim zjawią się następni. Gaja mówiła, że powinna być gdzieś w tych ruinach. Wygląda na jakiś stary kompleks biurowy. Narnia. Biotechnologiczny kompleks badawczy Faro Automated Solutions. Agrotechnologia. Naprawa środowiska. Zarządzanie odpadami organicznymi. Czegokolwiek potrzebuje twoja firma. Tu w szklarni rozwiążemy twoje problemy... naturalnie. Kolejny kompleks badawczy Faro. Metalowy kwiat. Demeter powinna być za tymi drzwiami, ale pnącza uniemożliwiają przejście. Albo się przez nie przebije, albo trzeba poszukać innego wejścia. Pokój bez wyjścia. Super. Przynajmniej konsola tu jest. Dziennik. Właśnie rozmawiałam z dowództwem wojsk robotycznych. Kończy nam się czas. Nie miałam serca powiedzieć Heresowi, że nasz lek może być gorszy niż sama choroba. Nawet gdy adamantowy wieniec zadziała, musimy udowodnić, że potrafimy skutecznie zredukować pnącza. Ale Kavel zresztą pracują nad tym na stacji Bluszcz. Uda im się. Musi. Adamantowy wieniec. Kolejny tajny projekt. Zrobili metalowe kwiaty i te pnącza, więc... odkryję, jak je zniszczyć. O ile znajdę stację Bluszcz. Jak się stąd wydostać? Znów ci kości. Kimkolwiek są, chcą mnie zabić. Lepiej uważać. Dobrze. Mogę po cichu wyeliminować tych żołnierzy.
Zobacz tam ruch. O! Żyjesz? Jest niebezpieczna! Załatwić ją! Teraz! O nie! Dlaczego nie porozmawiają ze mną, zamiast próbować mnie zabić? Muszę znaleźć wyjście z tego dziedzińca. Obiecujące drzwi. Poddaję się. Rób, co chcesz. Nie chciałam z nimi walczyć. Zaatakowali mnie. Jeśli śmiercią mogę odkupić to wtargnięcie... Nie chcę cię zabić, dobra? Tylko zrozumieć, o co tu chodzi. Skąd wzięłaś fokus? Jestem z narodu wybranego. Quen. Przodkowie powierzyli moc Fokusa wyłącznie nam. To oko, które ukazuje dziedzictwo. Dziedzictwo? Dziedzictwo, prawdę. Pośród ciemności, zapomnianych miejsc, pośród prochu i kości tego, co niegdyś tam właśnie czeka. Jako wróżbitka, moim zadaniem jest to znaleźć. Dla dobra Quen. Więc szukasz danych. Pomóżmy sobie nawzajem. Jak ci na imię? Alva, druga wróżbitka wschodniej ekspedycji. A ja Aloy. Zacznijmy od początku. Nie słyszałam o Quen. Pochodzimy zza Wielkiego Oceanu. Nigdy tu nie byliśmy. Czemu akurat teraz? Naszą ojczyznę pustoszy straszna pogoda. Gwałtowne burze, niekończące się susze, plony marnieją, nasi ludzie głodują. Szukając odpowiedzi, dowiedzieliśmy się, że przekraczając Wielki Ocean, dotrzemy do lądowania dziedzictwa. Gdzie być może zdobędziemy wiedzę, która ocali nasz lud. Ale jak dotąd, wiedza wymyka się nam z rąk. Więc to dla was miejsce lądowania dziedzictwa? Nie. Przybyliśmy do lądowania. Na zachód, przy zatopionym mieście obok zerwanego mostu. W sensie San Francisco? Tak. Widzę, że znasz dziedzictwo. Kiedyś to było ważne miejsce dla naszych przodków. Chcieliśmy poznać ich sekrety, lecz drzwi pozostają zamknięte. Mimo to, dane, które odkryliśmy, doprowadziły nas tutaj. To nasza ostatnia szansa. Szansa na ocalenie waszych plonów i ludzi. Tak. O ile przodkowie znowu okażą nam swoją łaskę. Czyli nazywasz te pradawne dane dziedzictwem? Tak. To, co nie jest utracone lub zabronione. Co to znaczy? Wszystko, co możemy przeczytać i to, co jest dozwolone. Dobra. Nie wiem, czy łapię. Ale dobra, to po co wam te dane? Największe sekrety to te, które poprawiają życie innym. Żeby zadbać o plony, powstrzymać powódź, a nawet przekroczyć ocean.
Technologia. Tego właśnie poszukuję. Technologii, która pomoże mojemu ludowi. I ci przodkowie zostawili ten fokus twojemu plemieniu. Tak. 13 wróżbitów go posiadało po tym, jak go odkryto w pradawnych ruinach w mojej ojczyźnie. Mam ich imiona zapisane w pamięci. Więc ty go masz, ale wasi żołnierze nie. Każdy ma rolę w życiu. To do nas, wróżbitów, należy poszukiwanie dziedzictwa, interpretowanie wiedzy przodków dla dobra całego plemienia i chronienie jej. Żeby nikt oprócz wróżbitów nie wiedział, jak używać fokusa. Nawet rodzina cesarska, a już na pewno nie żołnierze. A ilu macie tych wróżbitów? W lądowaniu małą grupkę, w domu najwyżej kilkudziesięciu. W sumie nie wiem, tylko nadzorcy to wiedzą, a ja stoję niżej w hierarchii. Żołnierze strzelali do mnie bez ostrzeżenia. Czemu? To obowiązek Quen, by szukać dziedzictwa i bronić go przed ignorantami i zazdrosnymi. Ale ty nie wyglądasz na taką. Po prostu w domu inne plemiona chcą naszej krzywdy, a tutaj miało nas spotkać to samo. To z waszego dziedzictwa? Dziedzictwo to prawda. Ale zdarzało się je źle interpretować. Wierzę, że czas i mądrość naszych przodków skierują nas na właściwą drogę. Tak. Oby tak się stało. Poszukuję miejsca, które się nazywa Stacja Bluszcz. Znalazłaś może jakieś informacje o tym? Nie. Za to znalazłam coś w rodzaju mapy, ale była nieczytelna, utracona. Może ja coś z tego odczytam. Tam. Sporo tu tych plików. Już je przejrzałam. Sprawdź katalog SZ Complex. Jak mówiłam, utracony plik. Nie widzisz mapy? Aha. Twój fokus to wczesny model. System nie odczyta plików utworzonych po 2055. Ale ja mogę ci podesłać. Podesłać? Widzisz to, co utracone i zabronione. Nie utracone, nie zabronione, po prostu w nowszym formacie. Patrz. Tam muszę iść. Och, nie dostaniesz się tam. Już od tygodnia próbujemy się przebić w głąb kompleksu. Drogę zablokował gruz. A ten tunel? Chyba otwiera się stąd. Nie. Myślałam, że jest tu kontrola dostępu, ale nie mogłam odczytać danych, żeby je uruchomić. To spróbujmy z moim fokusem. Co? Zdaje się, że te konsole trzeba obsługiwać jednocześnie, ale nie jestem pewna. Dobrze, no to jazda. Zrobię to samo. Przodkowie pokazali nam drogę. Dalej, chodźmy. Chcesz, żebym poprostował? W sumie obie dostałyśmy się do tunelu. To prawdziwy labirynt. Zgodnie z mapą zaraz powinno być kolejne wyjście. Trzymaj się blisko. Więc prowadź. Nie wierzę, że udało nam się wejść. Strasznie się bałam, że będę musiała zostać tu z tymi żołnierzami. Zabijali tych dzikusów, którzy podeszli do wykopalisk. Jakby im się to podobało. Większość mego ludu nie jest taka naprawdę. Ogniostka. Lepiej się odsuń. Dobra. Hop. To było głośne.
Musi być stąd jakieś wyjście. Tędy. Według mapy wyjście powinno być gdzieś tam. Z rozkoszą wrócę na powierzchnię. To przypomina grobowiec. Dobrze. Odwiedzają kompleks parę razy dziennie. Tylko przodkowie wiedzą czemu. Przodkowie nie żyją, Alva. Jasne. To w końcu nasi przodkowie. Chyba mamy większe problemy. Idź za mną. Maszyny. Możemy z nimi walczyć, albo się przekraść. Decyduj. Wentylacja. Chyba mogę to otworzyć. Jest! Jestem tuż za tobą. Może damy radę przejść przez właz w podłodze. Przypomina ten z pierwszej stacji. Tutaj też są konsole, spójrz! Ale nie ma jak się do nich dostać. Zostań tu, może coś znajdę. Do tego zamka przyda się klucz. Te rzeczy chyba można przesunąć. Tak jest. Ha. Tam z tyłu jest jakaś przestrzeń. To się przyda. No i pięknie. To wygląda na jakiś przenośnik. Możesz go do mnie przesunąć? Tak. Jeśli wskoczysz, przetransportuję cię do konsoli. Właśnie. Zatrzymaj to! Teraz... Jestem na górze! Trzymaj się. Doskonale! Stąd dam radę. Udało się. Jestem przy konsoli. Czekaj. Tu są dane. Mnóstwo! Zamknięte. Są zablokowane. Coś nie pozwala ich odczytać. Jeśli tego nie ominę, moja misja zakończy się fiaskiem.
Alva, spokojnie. Pomogę. Tylko najpierw się stąd wydostańmy. Jasne. Trzeba otworzyć właz. Dobra, zobaczmy. No dobra. Odblokowuję regał. Powinno być tam ogniwo. Musisz tylko dostać się z nim do generatora. Dobra, ruszam. Znalazłam ogniwo. Czas dostać się do generatora. Jedna eksplozja, drogę. Teraz mogę przenieść to. Aloy, czy możesz ostrzec mnie następnym razem, gdy będziesz wysadzać ścianę? Postaram się. Udało się. Wszystko już działa. Dołącz do mnie. Ruszam. Dobra, musimy użyć obu konsol jednocześnie, żeby otworzyć właz. Ja pójdę do drugiej konsoli, a ty zostań. Czekam na sygnał. I co, gotowa? Na dwa. Raz, dwa. Rozpoczynamy testu podatności adamantowego wieńca 12C15. Dobra. Tam właśnie trzeba iść. Pole magnetyczne włączone. Rozpoczynanie procesu konwersji biomasy. Co? Nie, 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 nie. Jak się to wyłącza? Przełamano zabezpieczenia. Nie można przerwać testu. Co tu się dzieje? Tak się skończył świat. Zakończono test. Spójność strukturalna wieńca niezagrożona. Co to właściwie było? Alva, widzimy się niżej. Zaraz wyślę plik, dobrze? Dziennik wiąz. Chyba jest wtorek. Drugiego? Bez różnicy. Muszę przyznać, że koniec świata jest przepełniony ironią. Stworzyliśmy tu konwerter biomasy. Zaspokaja głód wszystkich maszyn. Teraz próbujemy wygrać z czasem i wywołać u nich niesprawność. Cóż, działa. Maszyny nie będą mogły zjeść wieńców. Czy zdążymy je rozstawić? Boże, mam nadzieję. Nie rozumiem. Wasi przodkowie? Wybito ich. Dziedzictwo nie wspominało? Epoka prochów. Część danych jest zabroniona bądź zniszczona. Wytworzyli maszyny, które pochłaniały żywe istoty. Sama widziałaś. To cud, że cokolwiek przetrwało. Nie chcę tego wiedzieć. Nie po to tu jestem.
Potrzebuję mądrości przodków, aby móc ocalić mój lud, a nie zabronionej wiedzy o ich grzechach. Muszę znaleźć coś, co pomoże, co będę mogła zabrać. Nadzorcy mnie ukarzą, a co gorsza, ludzie umrą. Rozumiesz to? Moja rodzina, moja siostra, miała 14 lat, gdy ją zostawiłam i już była wychudzona. Oni umrą z głodu. Alva. Alva. Rozumiem. Naprawdę. Trudno to wyjaśnić, ale obie mamy ten sam cel. Jeśli się uda, twój lud nie będzie potrzebował danych. Wszystko będzie lepiej. Ale nawet jak ci uwierzę, mój lud nie. Muszę coś ze sobą wziąć. Dobrze. Chodźmy do stacji Bluszcz. Jeśli znajdę sposób na zniszczenie pnączy, będę miała dostęp do rdzenia. Tam jest wszystko. Jestem pewna, że gdy to zabiorę, zgromadzone tutaj dane znajdą się w zasięgu ręki. Będziesz miała co przynieść swoim ludziom. Chyba niezbyt rozumiem. Ale do sekretów prowadzi labirynt. Wróżbita się nie poddaje. No idź. Ja za tobą. Trzeba iść dalej. Stacja Bluszcz musi być niedaleko. Znów labirynt. Droga do prawdy nigdy nie jest prosta. Nazywane są adamantowymi wieńcami i miały powstrzymać zniszczenie, które wywołało epokę proków? No to wygląda. Coś musiało pójść. W końcu zapomniałam zapytać. Jesteś z tych okolic? Nie. Nie jestem. Większość życia spędziłam w Garbo na wschodzie. Więc obie pokonałyśmy daleką drogę. To tutaj. Dobra. Poszukajmy wejścia na poligon próbny. Ten kompleks to chyba stacja Bluszcz. Miejmy nadzieję, że tam będą odpowiedzi. Tak tu cicho. Co? Wow! Musimy. Kolejna z tych maszyn! Może się zrobić niewidzialna? Żeby dostać się do stacji, musimy ją załatwić. Działamy? Jasna! Tak! Amunicja, proszę! Dam radę! Bierzesz sprawę! To było wspaniałe! Przerażające, ale wspaniałe. Wielkie dzięki. Teraz powinnyśmy wejść do stacji Bluszcz. Muszą być tam jakieś dane o adamantowym wieńcu. Oby twój fokus zobaczył to, czego mój nie może. Ta konsola wciąż działa. O, dziennik. To koniec, w każdym znaczeniu. Wieńce działają, a Kavel znalazł sposób, żeby je zniszczyć.
Wgranie zaszyfrowanego klucza do kapsuły uwalnia enzym, który sprawi, że wieńce same się zjedzą od wewnątrz. Ale już za późno. Według ostatnich prognoz dowództwa wojsk robotycznych tempo reprodukcji roju przewyższa nasze tempo zrzutu kapsuł o 375%. Nie było nawet blisko. Chyba zasłużyliśmy sobie. Ja na pewno za to, co tu stworzyłam. To mój ostatni wpis przed ewakuacją. Ich wysiłek poszedł na marne. Skończył im się czas. Mamy ich moduły oprogramowania. Pomogą pozbyć się pnączy wytwarzanych przez metalowe kwiaty. Potrzebuję warsztatu, by wgrać moduł do włóczni. Jeden jest w obozie. Mapa wskazała ścieżkę wiodącą przez kolejne pomieszczenie. To pewnie ta czwarta stacja, którą widziałyśmy na mapie. Chyba dość długo było zalane. Tędy. Musimy się wspiąć. Idę za tobą. Możemy użyć liny, by zejść. Jasne. Spokojnie. Musimy się pośpieszyć. Co teraz? Teraz idziemy po rdzeń danych. Tak jak mówiłam, wciąż nie mogę uwierzyć, że sama pokonałaś tych żołnierzy. Ale musimy się pośpieszyć. Po pierwszym spotkaniu z dzikusami nasz porucznik wezwał posiłki. Zaraz się tu pojawią. Jasne. Oby ten nowy moduł zadziałał. Kwiat rozkwita. Sprawdźmy, czy program działa. Pnącza. Rozpadają się. Można przejść. Rdzeń jest nieuszkodzony. Pora zabrać Demeter. Demeter? Pora wrócić do domu. Do Gai. Nasiono życia. Elizabeth Sobek, Alfa 1. Aktywowano główne obejście. Przywracanie kodu podrzędnego funkcji Demeter. Co się stało? Mój fokus nigdy tak nie robił. Odebrałam szczególny rodzaj danych. Nie możesz ich odczytać. Ale mocno trzymało rdzeń danych. Więc masz już dostęp do głównego serwera. Całego. Na pewno coś znajdziesz. Miałaś rację. Setki archiwów. Prawie wszystkie związane z rolnictwem. Samo przejrzenie zajmie lata. Ale nie mamy tyle czasu. To, co mówiłaś wcześniej, że mamy ten... Alfa! Wstrzymać ogień! Na słowo naszych przodków! Przestańcie! Patrzcie! Do kogo strzelaliście? Ta dzikuska zabiła naszych żołnierzy! Tylko tych, co walili na oślep. To żadna dzikuska.
Dzięki niej zdobyłam ważne dane. Patrzcie, spójrzcie na nią. Nie widzicie? Elizabeth Sobek stoi przed wami. Przodkini odrodzona! Wróżbitko! Powinniśmy zabrać przodkinię. To my podążamy za ich słowem, dowódco. Nigdy na odwrót. Proszę o wybaczenie, doktor Sobek. Wiara naszych ludzi jest silna, lecz nie wszyscy są tak obeznani w dziedzictwie, jak powinni. Słyszeliście ją. Odnaleziono dane. Wy ze mną. Pozostali. Spotkamy się na plaży. Wrócimy do lądowania. Mam mało czasu. Będą zadawać dużo pytań. A ja też. Twoi ludzie wiele wiedzą o przeszłości. No i o Sobek też, ale... Proszę, to ważne. Mówiłaś mi, że dążymy do tego samego celu. Ile ci to zajmie? Nie wiem. Kilka miesięcy? Jesteś nadzieją mojej rodziny. Oby tylko ci się udało. Otworzyłaś mi oczy na wiele spraw i za to ci dziękuję. Ale musisz iść. Zobaczymy się znowu? Niedługo wracamy do lądowania dziedzictwa. Może cię tam czekać niebezpieczeństwo. Powiedz mi proszę, jak tam dotrzeć. Wylądowaliśmy na samym skraju zatopionego miasta. Prądy wokół archipelagu są zdradliwe, a jedyne podejście jest od południa. Mocno strzeżone. Idź tam tylko, jeśli musisz. Wróżbitko! Co tak długo? Proszę, idź. Jeśli zostaniesz tu dłużej, będą chcieli cię zabrać. A to nie skończy się dobrze. Dla nikogo. Lepiej pójdę za radą Alwy. I tak muszę zabrać Demeter do Gai. Może zanim wrócę, rozejrzę się nieco po okolicy. Teraz mogłabym wykorzystać przecinak na metalowych kwiatach. Ona strasznie dużo gada. Też byś dużo gadał, gdybyś wiedział wszystko, co można o wszystkim. Może też zbudować całą armię maszyn, żeby skopać ci za. Jak ją naprawdę? No to lepiej, żebym jej nie podparł. Dobrze cię znowu widzieć, Aloy. Widzę, że udało ci się odzyskać Demeter. Dzięki pozyskaniu Etera, Posejdona i Demeter, moja przepustowość heurystyczna znacznie wzrosła. Teraz zapewne zdołam wchłonąć Hefajstosa. Na szczęście, poczyniliśmy postępy w kwestii jego schwytania. Z inicjatywy Varla, Beta przeanalizowała dostępne informacje o Hefajstosie. Jego ekspansja była lawinowa. Jest za duży, żeby go przesłać. Rdzeń, który posiadasz, nigdy by go nie pomieścił. Dlatego trzeba go będzie opanować w miejscu fizycznie ze mną połączonym. Tam, gdzie są dwa rdzenie danych. Dwa rdzenie. Gdzie znajdę takie miejsce? Gemini. Opuszczony kocioł na pustyni na zachód. Aktywność sejsmiczna spowodowała naruszenie konstrukcji. W rezultacie skonstruowano tam dwa rdzenie danych. Byłam tam. Ten aktowie oznaczyli to miejsce jako teren obrzędowy. Musimy cię tam sprowadzić ręcznie. Opracowałam projekt odpowiedniego, choć raczej niezgrabnego przenośnika. Dostarczenie go do Gemini wymagać będzie dwojga osób. Mogę pomóc. Gdy znajdę się w pierwszym rdzeniu,
Wezwę Hefajstosa do drugiego rdzenia i go schwytam. Następnie rozpocznę połączenie. Jednak podczas budowy przenośnika niezbędna będzie pomoc z zewnątrz. Zbudujesz go? Myślę, że tak, ale to się nie uda. Zenici was odnajdą. Minerva nie ukryje waszej lokacji. Zgadzam się. Wchłonięcie Hefajstosa spowoduje znaczną falę energii, z łatwością zauważalną dla każdego, kto się liczy. A jakby było wiele impulsów, żeby zmylić zenitów? Jeśli Erend, Zoe i Kotalo pójdą do innych kotłów i wygenerują swoje impulsy, to czy zamaskują ten z Gemini? Analizuję. Taka taktyka może być skuteczna. Z pomocą Bety będziemy mogli zbudować zestaw generatorów impulsów. Mówiłam już, to się nie uda! Zrobiłam test. Hefajstos usunął poziom alfa ze swojego modułu dostępu. Nigdy go nie schwytacie. To potrzebujemy wyższego poziomu. Ale nie ma takie... Ted Faro miał dostęp Omega. Użył go, żeby wyczyścić bazę Apollo oraz zabić Alfę. Żeby go zdobyć, musisz znaleźć Teby. Bunkier, w którym schronił się po końcu świata. A nikt nie wie, gdzie on jest, nawet Zenici. Wiadomo tylko, że znajduje się w San Francisco. Tyle mi wystarczy. Alva, wróżbitka Quen, mówiła, że mają obóz w lądowaniu. Ponoć stamtąd szukali danych w San Francisco. Mogłaby więc pomóc. Czyli ruszam na daleki zachód. Czy wówczas zbudujesz przenośnik i generator impulsów? Spróbuję. Zadbam o to, by miała wszystko, co potrzebne. Alva mówiła, że Quen mają prom na wybrzeżu, w którym pływają do ruin San Francisco. Muszę tam dotrzeć. Aloy, udało mi się otworzyć dodatkowe pomieszczenie niedaleko serwerów. Rozumiem. To... Aloy, słyszałem, że zmierzasz na wybrzeże. Jak musisz zaopatrzyć się po drodze, sugeruję zatrzymać się w krawędzi. To wioska klanu Nizin na południowym wschodzie Gaju, w sercu dżungli. Jasne. Dzięki za poradę.